mnie, moich synów, moją żonę i tak dalej, i tak dalej. I prosiłbym, żeby mnie ogólnić tam na tej wiejskiej, tam w tej Warszawie. Bo ja byłem posłem Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2011-2015. Nigdy się nie sprzeniewierzyłem polskiej wsi. Nigdy nie głosowałem przeciwko moim sąsiadom, moim znajomym, moim parafianom, mieszkańcom mojej gminy, gminy sąsiedniej, gminy Bedno, gminy Błaszki i tak dalej, bo również byłem posłem, panie Michale, z pana gminy, z gminy Błaszki, bo tak jest stworzony okręg sieracki, że jesteśmy od Wieruszowa aż po Łowicz. I prosiłbym, panie Michale, bo nie jesteśmy jeszcze na ty, nie chcę do pana mówić na ty, bo tak uważam, mimo że jestem kilka lat starszy, już trochę przeżyłem na tym świecie. I teraz tak, 2011-2015. Po co ta autoprezentacja? Ale pan nie chce tego słuchać. Przepraszam, ja słuchałem cierpliwie. Pani Natalia powiedziała o pewnych sprawach. Chcę do tego też nawiązać, bo jak nie będziemy się wzajemnie słuchać, to nic z tego nie będzie. Ale poczekaj chwilę. Pytanie, a nie autoprezentacja, nie? Słuchajcie, to jest moja gmina. Przepraszam, ja tu mieszkam, proszę pana. W tej gminie. Chciałem młodszemu koledze, jeśli mogę tam... Jeden mówi, no. Będziecie przeszkadzać, ja mogę przestać mówić. Dajcie się wypowiedzieć. Po pierwsze, jakiś szacunek do innych osób. Skoro Michał się prezentował przez jakiś czas, chciałem też powiedzieć o pewnych sprawach i go ostrzec, żeby nie wrzucał wszystkich do jednego worka. Ja byłem posłem, Kaczyński też był posłem. I to jest pierwsza sprawa. Nigdy się nie sprzeniewierzyłem. Głosowałem za tym, żeby byłem obój rytualny. Inni nie głosowali. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Słuchajcie chwilę. Jeśli nie chcecie słuchać, to nic z tego ruchu nie będzie. Bez komunistów, proszę mi nie ubliżać, dobrze? Bo ja nie jestem komunistą. Urodziłem się w 1972, 12 października. Jak będziecie ubliżać, to ja za chwilę to spotkanie zakończymy. Panie Cezary, ja tylko... Panowie, wysłuchajcie. I chwilę będziemy rozmawiać. To pójdzie dynamicznie, spokojnie. Ale słuchaj... Panie Michale, pani Natalia powiedziała o pewnych sprawach. Jak będą koledzy tak mówić i wykrzykiwać mnie, czy mojego brata, czy kozinego od komunistów, to daleko nie pojedziemy. Ja jestem też stąd, solą tej ziemi. Uprawiam marzywa, o których Michał wspominał wcześniej. I nie ubliżajcie mi. Bo ja już coś tam w życiu zrobiłem i robię dalej. Bo cały czas działam, bo nie tylko sprawy ekonomiczne. Ale prowadzę straż pożarną, prowadzimy stowarzyszenie, bo gmina mi zlikwidowała szkołę 20 lat temu. Nie gmina, tylko radni. I 20 lat szkoły prowadzimy, gdzie część z państwa tutaj, część z moich kolegów posyła dzieci do tej szkoły. To jest też kwestia, panie Michale, o której też musimy zwrócić uwagę i musisz na to zwrócić uwagę, jeśli tak mogę powiedzieć. Czyli o tym, żeby nadal tę przepaść między wsią a miastem zasypywać. Jeśli chodzi o poziom życia. To jest też bardzo ważne i prosiłbym, żeby też o tym dalej w tych postulatach wszystkich, których macie mówić. I to, co jeszcze pani Natalia powiedziała, zgadzam się i podpisuję się. Byłem posłem. Media nie chciały być. Chodzili za mną, nie łapali się, wiem, co to jest konwent seniorów, co to jest prezydium Sejmu i tam takie wszystkie różne bzdury i inne historie. Ale o rolnictwie, jak mówiłem, merytorycznie. Na komisji rolnictwa, bo mówiłem o tym też, co macie zapisane w swoim programie. Czy powszechny, obowiązkowy system ubezpieczeń z budżetu państwa, żebyśmy spokojnie mogli spać, jak przyjdzie wichura, czy grad, czy coś innego i zniszczy nam uprawę. O tym też musicie, i to jest u was w programie wpisane, bo się zapoznałem z waszym programem, jeśli mogę powiedzieć. Czyli cztery podstawowe rzeczy, które są ważne dla nas mieszkańców wsi. To jest stabilizacja dochodów i możliwość godziwego życia. Bez zapomogi, żeby pan wójt swoich ludzi, czy ten wójt, czy Marek Jóźwiak, czy każdy inny wójt, który jest w swojej gminie, nie musiał wypłacać tych zasiłków, wysyłać tych komisji przymrozkowych i innych historii, które to jest bez sensu. To jest tylko marnowanie pieniędzy. Czyli powszechny, obowiązkowy system ubezpieczeń. Ja jako poseł o tym mówiłem. Poseł Lewicy, bo się tego nigdy się nie sprzeniewierzyłem, nie dałam Lewicy. I proszę jeszcze raz, tylko który, nie wiem, to kolega powiedział, wyzywa mnie tutaj od komunistów. Nigdy komunistą nie byłem. Socjalistą może jestem, bo pomagam ludziom i nadal będę pomagał jako strażak i jako prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszewie Okolic.
bo to też jest ważna kwestia, organizacji pozarządowe na obszarach wiejskich i prosiłbym Panie Michale, żeby o tym też pamiętać i wspierać te organizacje i o nich też mówić. Bo za chwilę jako partia polityczna, to jest tylko moja przestroga, zmierzycie się właśnie z tymi różnymi dodatkowymi pytaniami. Co, jaki jest stosunek Pana partii do stosunku Państwa do Kościoła, do aborcji i wszystkich innych historii. Te tematy są ważne, ale nie, tak jak Pani Natalia powiedziała, dla warszawki. Dla wszystkich dziennikarzy, którzy tam siedzą. I jeszcze raz, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są stenogramy z komisji. Byłem na każdej komisji przez 4 lata, żadnej nie opuściłem. Domagałem się Funduszu Stabilizacji w imieniu Lewicy, domagałem się powszechnego systemu ubezpieczeń od wszelkich ryzyk. Bo dzisiaj jest gradobicie w Starym Waliszewie, jutro jest w Błaszkach, pojutrze jest w Kutnie, a w następnym dniu jest Piątku. My nie wiemy, gdzie ta wichura zaatakuje. Czy jak powiem na przykładzie naszego powiatu łowickiego, uparła się ostatnio na gminę Zduny, gminę Kierrozia i gminę Chąśno. Więc tego musimy się też domagać. Bo ja przecież jestem też jednym z was. Mimo, że mieszkam też niedaleko.